Zapytany, co robi w Szczecinie, odpowiedział jednym zdaniem: zniechęcam do socjalizmu. Janusz Korwin-Mikke, jeden z najbardziej kontrowersyjnych i najbardziej charyzmatycznych polityków w Polsce, w weekend wizytował województwo zachodniopomorskie. Czy to początek kampanii wyborczej? Polityk zaprzecza, mówiąc, że jeździ po Polsce nie tylko w czasie przedwyborczym. W tej chwili jeżdżę po kraju i w tej chwili na spotkania przychodzi 4-5 razy więcej ludzi niż kiedyś, a nie ma żadnych wyborów w okolicy, prawda? Więc to dowodzi, że ludzie są... I jedna bardzo ważna informacja. Na spotkania nie przychodzą studenci. Znaczy, przychodzą studenci, ale nie stanowią, że stanowią mniejszość. Kiedyś, jak mówiłem, takie dowcipy, prawda, opowiadałem, śmiech tego. Dzisiaj przychodzą bardzo poważni młodzi ludzie, 23-24 lata, to jest taka średnia. Przychodzą, są to ludzie, którzy albo chcą założyć biznes, albo założyli biznes, mają problemy, albo mają, założyli ich, rozwalono im ten biznes. Janusz Korwin-Mikke o gospodarce Szczecina czy województwa mówił niechętnie, zdecydowanie śmielej formułował swoje postulaty dotyczące problemów ogólnopolskich, szczególnie gospodarczych. W tej chwili mamy tysiące przepisów, dzienniki ustaw co roku są takiej grubości od ziemi, licząc, natomiast nikt ich nie przestrzega. Nie można znieść podatków. Dwie rzeczy na świecie są nieuniknione: śmierć i podatki. Natomiast trzeba znieść podatki dochodowe, które hamują. To jest kara, podatek dochodowy to jest kara za przedsiębiorczość, więc PIT i CIT trzeba zlikwidować. Trzeba zlikwidować podatki od kupna sprzedaży, o transakcji handlowych, prawda, trzeba zlikwidować. Oczywiście VAT musi zostać, choćby dlatego, że jesteśmy w Unii, więc jest minimalny 15, musi zostać, prawda. Akcyzy tam jakieś muszą zostać. Podatki od nieruchomości będą bardzo ważne, podatki muszą zostać. Muszą zostać, ale dlaczego ma być dochodowy? Obecnie Janusz Korwin-Mikke buduje partię Nowa Prawica. Sondaże jednak tylko incydentalnie dają mu więcej niż 2% poparcia. Z czego wynika fakt, że osobista popularność polityka nie przedkłada się na poparcie wyborcze? Na to pytanie nie zna odpowiedzi nawet sam Korwin-Mikke. Mówi jednak, że ludzie mają dość tych, którzy obecnie rządzą Polską. Ludzie widzą, że miałem rację, że mówiłem, to się musi rozwalić, prawda? Jak ja mówiłem 40 lat temu, że ZUS musi zbankrutować, to wszyscy się po prostu ryczeli ze śmiechu. No, teraz to widać gołym okiem. Także to jest najważniejsze, trzeba zmienić styl myślenia, bo ludzie często mi mówią: słuchaj, zacznij mówić językiem takim jak oni, prawda? Nie, jeżeli zacznij mówić językiem takim jak oni, to nikomu nie przekonam. Musimy zmienić język, musimy mówić językiem prawicy, który jest twardy, który jest męski język. I na eurowybory Nowa Prawica zapowiada zdobycie 7% poparcia. Podczas wizyty w regionie Janusz Korwin-Mikke odwiedził Szczecin, ale także Choszczno czy inne mniejsze miejscowości.